Hej, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie dzisiaj po tytule, będzie to Mierzymy. Będzie Mierzymy ze sklepu Reserve. To jest chyba jedna z takich moich najbardziej ulubionych od zawsze sieciówek. Ja po prostu wiem, jaki mam rozmiar, dlatego niezależnie od tego, czy idę do sklepu i kupuję jakieś ubrania stacjonarnie, czy zamawiam to przez internet, to jakby zawsze trafiam. Nigdy nie mam z tym problemu. Niekoniecznie tylko kupuję ubrania, ale również dodatki i buty ostatnio nawet. Także dzisiaj będzie naprawdę sporo mierzeń. I żeby już nie przeciągać, to zaczynamy. Zacznę, moi drodzy, właśnie od tej koszuli. W związku z tym, że mój rozmiar się zmienił, ta garderoba wymaga zmiany. Poza tym też kolory, które były do tej pory w mojej szafie, to były bardziej takie kolory stonowane, beż, biel, szary, czarny. To były takie moje najbardziej ulubione i też basicowe, jakby wiadomo, że zawsze to się przyda w szafie, ale jest lato, jest pogoda, moda też się zmienia. Teraz właśnie są strasznie modne takie bardzo żarówiaste kolory, bardzo rażące i dlatego właśnie wpadłam wczoraj jeszcze po jedną rzecz, a totalnie przez zupełnie przypadek udało mi się właśnie dorwać tą koszulę. Wszystkie linki, jeżeli znajdę jeszcze te rzeczy na stronie, to oczywiście będą w opisie tego filmu. Ta koszula jest to koszula oversize'owa w rozmiarze M. Ja sobie do niej ubrałam kolarki. Może być również jako tunika, jako nawet sukienka dla odważnych. Ja wolę jednak mieć tutaj te nogi trochę bardziej przykryte, długi rękaw, ona jest bawełniana, fajna, taka dosyć gniecąca, ale naprawdę z dobrej bawełny, dobry gatunek, o to mi chodzi. Fajne ma też plecy, ma tutaj wiązanie i taką jakby dziurkę, prześwitującą, no po prostu dziurkę. Także to jest outfit numer jeden. Ja sobie do tego dzisiaj ubrałam takie buty, które mam z DZ, z paseczkiem silikonowym. Myślałam, powiem szczerze, że te paski będą mnie obdzierać, ale byłam już w nich na jednej imprezie i buty są absolutnie cudowne i wygodne, mają obcas, co dla mnie jest też bardzo istotne, bo ja na szpilce tak średnio dobrze się czuję, a w tym właśnie obcasie, w związku z tym, że on jest gruby i jest słupkowy, są naprawdę spoko. Także ja przebieram już tą koszulę, ubieram się w coś innego i zaraz się widzimy. Na wariata, ale teraz będzie taki kostium, komplet. Moja mama to w ogóle nazywała spodiumem, nie wiem czy to tylko na Śląsku tak się na to kiedyś mówiło, albo nawet jeszcze teraz się mówi, nie wiem. Teraz generalnie są komplety, są garnitury, a nie wiem, zwał jak zwał. W każdym razie komplet zamówiłam przez stronę internetową, dlatego że mierzyłam go w sklepie. Górę sobie wzięłam 40, topik mam L-kę, natomiast spodnie mierzyłam 40 właśnie w sklepie, a zamówiłam koniec końców 42. I powiem Wam, że jestem zadowolona, bo one jakby są opięte, ale nie aż tak bardzo. Takie cygaretki, powiedzmy, że no tak, jest kant, więc pierwsze takie moje spodnie z kantem. Nie mam ubranych żadnych butów, ale komplet ogólnie prezentuje się świetnie, tym bardziej, że ja jestem teraz przed wyjazdem do Łodzi na festiwal Sea Bloggers, więc jakby też chciałabym jakoś wyglądać, ale ja też ogólnie lubię się bardzo kolorowo ubierać i jakby to jest komplet totalnie w moim stylu. A tutaj jest ten żakiecik zapinany na taki, jakiś, nie wiem, to nie jest zatrzask, taki jakiś haczyk. Top jest na takich szerokich ramionczkach, prążkowany, tak Wam się pokaże z bliska, kolorek taki brudny róż, więc wydaje mi się, myślę sobie, że wszystko ładnie tutaj współgra. Troszeczkę mnie denerwują takie mikropoduszki, bo ja ich nie lubię, ale do zniesienia, powiem szczerze, także komplet wygląda w ten sposób. On był już na promocji, ja zresztą tutaj szybciutko się rozbiorę i zaraz Wam powiem. 139, nie, tu niestety nie ma tej ceny, jakby po której ja go kupowałam, ale tutaj macie metkę. Tak mniej więcej 160 zł zapłaciłam za tą marynarkę plus te spodnie i do tego chyba 59 czy 69 za ten top. Już niestety też w sklepie go kupiłam, bo nie było go na stronie, więc niestety nie wszystko na tej stronie jest, co możecie dostać w sklepach. I odwrotnie, poza tym też każda sieciówka, pamiętajcie, może sobie przeceniać przeróżny asortyment według własnej, że tak powiem, woli, według własnego widzimisię. Dlatego też w niektórych sklepach są przecenione na przykład te kiecki, które ja Wam dzisiaj pokazuję, a w niektórych na przecenie ich nie znajdziecie. Dlatego trzeba też po prostu sobie czasami pojeździć, poszukać, poszperać albo właśnie poczekać na jakiś kod promocyjny. Teraz z tego co widziałam był kod LATO i na ten kod macie 20% zniżki, ale niestety właśnie nie na cały asortyment. Także jeszcze raz Wam się pokazuję w tym właśnie komplecie. Według mnie on jest po prostu świetny i będę w nim, myślę, chodzić
zarówno w taką porę roku, jak teraz mamy, czyli wiosna, lato i jesień, myślę, że też. Widzimy od tego rzeczy może nie bardzo, aczkolwiek, no nie wiem. Mnie się ten print podoba. Były też jeszcze czarne, jeżeli kogoś interesuje. Zobaczcie, bo mega. Ok, jestem już w następnej sukieneczce. To jest taka, powiedzmy, troszeczkę szmizjerka, dlatego że ona ma od góry do połowy, czyli do tej gumeczki, ma guziczki. Jest taka warstwowa, aczkolwiek rękawek jest bardzo, bardzo prześwitujący. Taka siateczka, fajny materiał, gładka, przyjemna, mimo tego, że jest dosyć gruba, ma tutaj taką haleczkę. Ale zobaczcie, jaka jest dziewczęca i przede wszystkim te kolory, po prostu petarda, trochę pastelowe, trochę takie bardziej wyraziste. Nie ubrałam butów, bo po prostu nie chcę mi się szukać i przebierać i robić większego bałaganu, ale zobaczcie, sukieneczka prezentuje się tak, bardzo prosta, zwiewna, dziewczęca i też była na promocji, więc... Nie była jakaś droga, gdzieś około 69 złotych z tego co pamiętam, zaraz zobaczę na Metce i tak jak powiedziałam, wszystkie rzeczy, które znajdę, to postaram się w opisie gdzieś tam powrzucać, albo będą to linki, albo właśnie te numery referencyjne, co znajdę, to Wam po prostu wrzucę. Kolejna rzecz, kolejna sukienka to jest sukienka, którą ja też miałam, ten sam model, miałam w zeszłym roku w kolorze kanarkowym. I nie wiem, czy ona jest gdzieś w wiśle, czy jest gdzieś w mojej szafie, tak czy inaczej w kolorze czarnym, czyli taka klasyka. Ona jest dosyć długa, fajnie, że tutaj jest taka właśnie bardziej opięta, że nawet jeżeli wiatr gdzieś tam zawieje, to nie będziemy miały wszystkiego na wierzchu, bo ja tego absolutnie się najbardziej boję właśnie w takich krótkich sukienkach. Fajne ma tutaj te falbaneczki, takie, no taka też jest, wydaje mi się, bardzo dziewczęca, będzie wyglądała fajnie zarówno do sportowych butów, typu jakieś adidaski czy białe trampki, ale również będzie wyglądała ładnie, wydaje mi się, do szpilki, wtedy tak bardziej nas, wiecie, wysmukli. I też nie była droga, tutaj ma fajne takie plecy, mocno wycięte w V, nawet ma jeszcze metkę, bo generalnie większość z tych rzeczy ma jeszcze metki, ale to nie jest współpraca, ja te wszystkie sukienki dla siebie zostawiam, po prostu wymieniam szafę i dlatego sobie je wszystkie kupiłam. No i tyle, także kolejna sukieneczka, czarna, klasyka, ona też była w innych kolorach, była chyba też taka ni to biała, ni to beżowa i chyba była mocno różowa, ale nie pamiętam, na pewno jak znajdę ją na stronie, na pewno Wam podlinkuję i pewnie tam będziecie mogły sobie znaleźć odpowiedni kolor, który Wam się ewentualnie spodoba. Kolejna rzecz to nie sukienka, a kombinezon, który ja już miałam na sobie na urodzinach mojego dziadka, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to pewnie już gdzieś go widzieliście. Ten kombinezon, słuchajcie, zrobił furorę, zarówno w internecie, jak i właśnie podczas tej imprezy. Kombinezon jest takimi spodniami, powiedzmy kuloty, no coś w tym stylu, takie powiedzmy szwedy, jak to się kiedyś mówiło, nie są one długie, są takie 7/8 przed kostkę, fajnie wyglądają do wysokich właśnie szpilek, tych, które Wam pokazywałam na początku filmiku, które mierzyłam do czego? A, do tej właśnie zielonej koszuli. On jest związany z tyłu na taką jakby zakładkę i tutaj macie jakby taką dziurkę, zapinanie jest tutaj na suwak, to jest kombinezon w rozmiarze chyba 40 albo 42. Ja się nad nim bardzo długo zastanawiałam, chodziłam do tego sklepu, mierzyłam, szukałam, potem znowu go nie było, potem znowu był i tak generalnie to trwało to chyba przynajmniej z 2 tygodnie, kiedy naprawdę poszłam w końcu i go kupiłam. Nie był drogi, bo chyba 119 zł kosztował z tego co pamiętam. Jedyny jego minus jest taki, że po prostu bardzo się gniecie, ale to ze sprawą tego, że pewnie jest tam gdzieś w składzie jakiś len. Ale nie jestem pewna, nie będę Wam tutaj teraz mówić o składach tych materiałów, ja tylko Wam się pokazuję, jak one wyglądają, po to, żebyście ewentualnie wyposzły i kupiły. Także kombinezon dla mnie petarda, jest bardzo wygodny na lato, w ogóle nie jest w nim gorąco, co jest właśnie fajne, dlatego... Na pewno tu jest w składzie len. Kolejna sukieneczka to już taka bardziej letnia, bardziej właśnie zwiewna, też dziewczęca, ale ona jest z takiego materiału bardzo cienkiego, jak taka bluzeczka delikatna, taka mgiełka wręcz. Fajne ma tutaj te rękawki, takie też falbaneczki zwiewne, lekko poszerza ramiona, średnio mi się to podoba, ale no na takie upały to ta sukienka będzie idealna na lato. Ma tutaj gumeczkę jakby z takim właśnie odcięciem i jest na taką jakby zakładkę, nic tutaj nie wychodzi, więc to jest fajnie, naprawdę zrobione i nie trzeba się martwić. Aczkolwiek długość, no właśnie, to jest coś, do czego ja bym się przyczepiła. Ona według mnie jest minimalnie dla mnie, przynajmniej za krótka. Jeżeli wchodzimy do samochodu, idziemy do sklepu, czy gdzieś do jakiegoś pomieszczenia zamkniętego, to jakieś kurze latają, to okej. Okay. Aczkolwiek, jeżeli jesteśmy gdzieś na powietrzu, gdzie nagle zawiewa wiaterek, to ja po prostu mam wrażenie, że zaraz wszystko będzie widać. Dlatego trochę się takich... Ja się po prostu
krępuje w takich krótkich kieckach wychodzić gdzieś na zewnątrz przy takiej pogodzie wietrznej, mimo tego, że ona jest prześliczna, naprawdę. Kolory też ma bardzo, bardzo moje, ten print jest po prostu cudowny, także tak. I też była na promocji, też kosztowała w granicach chyba 50 zł, więc nie ma najgorzej. Jak znajdę, podlinkuję. Jak najbardziej wszystko będziecie mieli. Teraz mamy coś w stylu boho, czyli koroneczki, tutaj takie też falbaneczki. Czarna, co prawda, sukienka, taka dosyć bardziej chyba wieczorowa, albo taka koktajlowa, albo też do pracy, jeżeli ktoś lubi czarny kolor, to nawet latem. Ja w sumie też czasami tak mam, że nawet latem w czarnych rzeczach chodzę. Ten kurz mnie tutaj przeraża, słuchajcie, ale ja to wszystko ubieram tu i teraz przed kamerą, dlatego tego kurzu to jest masa. Także boho sukieneczka, dosyć krótka, ona ma tak jakby minimalnie dłuższy tył. W każdym razie ona ma również warstwy, to jest dolna warstwa haleczka i ta górna koroneczka jest taka bardzo zwiewna, też dziewczęca, strasznie mi się podoba. Ona już jakiś czas temu była kupiona, ale chyba jeszcze ostatnio w sklepie u mnie ją widziałam, nie wiem czy będzie na stronie, więc jeżeli nie znajdę, to sorry, a jak znajdę, to oczywiście podlinkuję. Ładny ma dekolt, tutaj do tego jakiś ładny wisiorek i dodatki, nawet kolorowe jakieś buty, może jakiś żółty, może jakiś czerwony but. I torebka? Nie wiem, w zasadzie. Ja ją miałam raz ubraną na sobie i tak na razie sobie leży i czeka. Kolejna sukieneczka, taka fuksjowa, też kupiona w miarę niedawno. Ona jest z paskiem, natomiast ja tego paska teraz nie będę przekładała przez te szlufki, tylko Wam go pokażę. Paseczek jest taki, taka plecionka, najzwyklejszy, bez dziurek, aczkolwiek dobrze, że jest, bo zupełnie inaczej ta sukienka właśnie wygląda, zobaczcie. Z tym paseczkiem. Ona też jest dosyć krótka, materiał też taki bluzeczkowy, dosyć się gniecie, ale nie jest najgorzej. Struktura jest za to fajna tej sukienki, zobaczcie. Wygląda, jak mój Bartek to powiedział, jak bibuła. Kolor jest naprawdę cudowny, taki bardzo, bardzo wyrazisty. I tutaj na rękaweczkach macie taką gumeczkę, możecie sobie ten rękawek albo tak, wiecie, bardziej powiedzmy zbluzować, albo właśnie zaciągnąć za łokcie i żeby był taki 3/4. I to jest również sukienka, która będzie fajnie wyglądała i do sportowych butów, do adidasów, do trampek, ale również właśnie do szpilki, do tego jakaś fajna, duża torba, taki shopper. Ja właśnie tak ostatnio byłam w pracy i też wydaje mi się, że zrobiłam wrażenie tą kiecką. Po prostu sam kolor naprawdę robi mega dużą robotę, także wystarczy, że ubierzecie cokolwiek w takich fajnych, teraz modnych kolorach i tak będziecie zawsze dobrze wyglądać. Tą sukieneczkę z kolei na pewno już kojarzycie, bo ona była w vlogu tym z Serocka. To jest sukienka, która była kupiona praktycznie stricte na ten wyjazd, ale właśnie a propos tego dekoltu, to jest to, co ja mówiłam przy tej zielonej w kwiatuszki. Tamten dekolt jest również taki na zakładkę, ale on jest jakby zszyty, nie trzeba się obawiać. A tutaj niestety, ale nie. Jest taki maleńki jakby, nie wiem, guziczek, który jakby jest zawiązany. I tutaj, gdyby nie było agrafki, którą ja gdzieś tam mam, szczepiły mi koleżanki z pracy na imprezie, no to niestety, ale wszystko, że tak powiem, się rozłazi, więc mnie to strasznie stresuje. Ale właśnie, jeżeli jest agrafka, jakoś tam sobie trzeba poradzić. Ta sukieneczka też jest bardzo taka zwiewna, bardzo dziewczęca. Jest dosyć krótka, więc jakby no na zewnątrz, przy wiecznej pogodzie, to też może być różnie. Też fajnie będzie wyglądała zarówno do trampek, jak i do jakiejś szpileczki. To są takie kropeczki, które mają taki nierówny wzorek. Jest dosyć cienka, ale również ma pod spodem taką o haleczkę. No i tutaj też jakby takie warstwy falbanki, więc jak się tańczyło, to po prostu wszystko się ładnie unosiło, fajnie to wyglądało. Też była na promocji, oczywiście jak zresztą prawie wszystkie te kiecki, które ja Wam dzisiaj pokazuję, tak gdzieś w granicach od 50 do 80 zł, oprócz tego chyba kombinezonu i tego kompletu. Ostatnia sukienka i kupiona już też była jakiś miesiąc temu, albo nawet półtorej miesiąca temu i ja już w niej też raz jeden byłam. Także ta sukieneczka ma 3/4 rękawek, ma ściągacze takie na właśnie na rękawkach, tutaj jest wiązana na taki jakby sznureczek i ona jest tutaj prosta, a do jakby do bioder, a na biodrach mamy taki ściągacz i już jest taka lekka falbanka. Długość tej sukienki jest taka bardziej dla mnie idealna, odpowiednia, ponieważ tutaj nawet jeśli nam coś podwieje, to raczej nam tutaj nic nie będzie widać. Ona ma też kieszonki, średnio one jakby tutaj w ogóle są potrzebne według mnie, bo one są tak bardzo jakby daleko
nie wiem, wszyte, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. W każdym razie, gdyby ich nie było, to też byłoby całkiem okej. Okay. Ta sukienka też nie była droga, bo ja chyba kupiłam na promocji za, nie wiem, 49 czy 59 zł. Kolor mnie ujął, jest bardzo, bardzo dziewczęca. No i w sumie to chyba tyle. Jeśli chcecie takich filmików więcej, to koniecznie napiszcie, zostawcie łapkę w górę i będziemy mierzyć może nawet częściej. Dajcie też znać, które z tych rzeczy Wam się spodobają, albo po które nawet poleciałyście już do sklepu. Jeżeli chodzi o rozmiary, natomiast to moje rozmiary to są w granicach 38 do 40, nawet 42 czasami również spodnie zdarzają się, więc jakby tym się absolutnie nie sugerujcie. Ja Wam owszem mogę odpisywać na Wasze wiadomości i na Wasze pytania, ale jakby zawsze warto poczytać też na stronie producenta, jakie ma wymiary dany rozmiar, a ja oczywiście służę również pomocą, także jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie albo tutaj, albo na moim Instagramie, linki macie poniżej w opisie tego filmu. Dziękuję Wam za dzisiaj i mam nadzieję, że do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!